Cześć, witamy Was na kanale Fundacji Badamy Suplementy. Przed nami białka, które przebadaliśmy w serii badania odżywek białkowych. Bezpośrednio ze sklepów internetowych i aptek poleciały do laboratorium, gdzie zostały przebadane pod kątem czystości mikrobiologicznej, zawartości metali ciężkich, profilu aminokwasowego, zawartości białka i profilu cukrowego. To wszystko znajdziecie na stronie badamysuplementy.pl, link w opisie. A teraz przechodzimy do tematu odcinka, czyli kreatyny. No jak białko, no to dość częstym kompletem razem z kreatyną. Paweł. Podstawowy zestaw młodego atlety, tak. Białko i kreatynka. Swojego czasu jeszcze HMB i BCA, ale o tym lepiej nie mówmy, trochę wstydek. Natomiast kreatyna to jest w ogóle najpowszechniejszy suplement sportowy na świecie. Bądźmy szczerzy, sprzedaż w milionach ton. Tak zwana kreta. Tak zwana kreta, dokładnie, nie mylić z kretem. Z tym, że ma świetną prasę naukową, rzeczywiście jest najmocniejszym legalnym anabolikiem. Większość krajów ją dopuszcza, w niektórych krajach we Francji swojego czasu i chyba w Belgii była uznawana za sterydy. Trochę dziwne, bo w wołowinie jest jej całkiem niemało. Natomiast wpływa na powstawanie energii, przyspiesza resyntezę ATP i przede wszystkim bardzo mocno stymuluje syntezę białek mięśniowych. Zwiększa... ATP. Rozumiem, proszę. ATP, adenozynotrifosforan, to jest podstawowy związek wysokoenergetyczny. Gdybyś tylko, Maćku, uważał na biologii, to wszystko byś pamiętał. Ja uważałem, ale może ktoś, kto nie oglądał, nie uważał. Żartuję, żartuję. Natomiast ATP to jest podstawowy związek wysokoenergetyczny, który jest użytkowany do intensywnej pracy mięśni. Szczególnie jeżeli to jest praca bardzo dynamiczna, krótkotrwała. I wtedy w przebiegu pierwszych dosłownie paru sekund wysiłku korzystamy właśnie z ATP i z fosfokreatyny. A suplementacja kreatyną opiera się na tym, że zwiększają się zasoby fosfokreatyny w naszych mięśniach. Czyli jesteście w stanie wycisnąć trochę więcej, pobiec trochę szybciej, zrobić konkretniejszy przysiad. Do tego dochodzi lepsza reha... Co się tak do mnie uśmiechasz, Maćku? Czuję się nieswojo. Dochodzi lepsza regeneracja i badania z lat 80. przyniosły nam informację, że kreatyna sama w sobie, niezależnie od samego ATP, wspomaga rozwój białek mięśniowych. Więc rzecz naprawdę świetna. Natomiast o czym warto byłoby powiedzieć, to to, że na rynku form kreatyny jest bardzo dużo. Więc powiedz mi, Maćku, jaką ty kreatynę kupujesz najczęściej? Jaką ja formę? Muszę się przyznać, że wiele lat już nie kupuję kreatyny, ale jaką kupowałem, wiesz co, chyba jabłczan kreatyny. Swojego czasu było takie rzeczywiście zafascynowanie jabłczanem. Jabłczan był na siłę, a mono było na masę. Nie coś, wiem, czy pamiętasz. Wiesz co, to było kupę lat temu, muszę przyznać, ale coś takiego było, wiesz co. Ja pamiętam, że na początku, no, wspomnienia. Kiedyś się wyglądało, no ale... Ale wiesz co, to było mono, pamiętam, to wtedy mi strasznie siła poszła, jak byłem młodszy i to była chyba jedna z pierwszych kreatyn, a później był jabłczan, tak. Jeszcze wiesz co, jeszcze jedna forma. Buforowana, krealkalin może? Chyba tak. Tak, to mamy podobne wspomnienia, ja też zaczynałem od mono, później naczytałem się, że na jabłczanie tak się nie puchnie, a finalnie trafiłem na formę buforowaną, producent zapewniał, że 3 gramy chyba na cały dzień, czy nawet mniej, to była ilość wystarczająca, czy nie, 2 gramy, przepraszam, to była taka malutka miarka. Ja zawsze brałem więcej. Z tym, że forma buforowana to były jakieś straszne pieniądze, tam było chyba 150 czy 200 zł za 80 gramów, taki malutki flakonik, to normalnie proszkowane złoto, jeszcze w czasach gdzieś tam szkoły średniej, to każdy na pieniążki uważał. Natomiast dlaczego w ogóle mówimy o formach? Na rynku cały czas panuje takie przekonanie, że monohydrat kreatyny ciągnie wodę, że rzeczywiście trochę się puchnie. Natomiast jak ktoś nie chce ciągnąć wody, to powinien brać jabłczan, bo jabłczan nie ciągnie wody i na nim idzie lepiej siła i w ogóle jabłczan to jest idealny dla kobiet, bo wtedy nie puchną. Natomiast to, czy ciągniemy wodę, czy rzeczywiście dochodzi do akumulacji wody w środowisku mięśnia, nie wynika z tego, jaka to jest forma kreatyny, tylko wynika z tego, że przyjmujemy cząsteczkę kreatyny. Na jabłczanie wody ciągniemy mniej, bo jest mniej kreatyny w kreatynie. Maciek wspominał na początku, że badaliśmy, ile jest białka w białku. To jest konkret. Natomiast w momencie, kiedy kupujecie suplementy z kreatyną, musimy brać poprawkę na formę zastosowanej kreatyny. W kreatynie bezwodnej byłoby to 100%, ale to jest produkt praktycznie nieuchwytny. W monohydracie kreatyny jest tego nieco mniej, ale to jest najwyższa koncentracja z dostępnych związków. Jednocześnie monohydrat jest najlepiej przebadany, jest najstarszy i ma najlepszą pracę naukową. Jabłczan jest w porządku. Nie chcę cię szykanować, żeby nie było. Jabłczan też jest okej. Okay. Ja proszę o jedno słowo, powiem wprost. Wtedy to były, nie wiem, miałem 18 albo 19 było lat. Było ciężko ze świadomością, tak, wiem, o czym mówisz. Wiesz co, gdybym może trafił na taki materiał, jak teraz nagrywamy, to bym inaczej na to popatrzył, bo ty swoją opinię opierasz na
jasnych dowodach naukowych, nie na tym, nie na jakimś przekazie marketingowym, czy po prostu jasny przekaz, konkretny, poparty dowodami naukowymi, publikacjami naukowymi. No i to mi rozjaśnia drogę, tak? Teraz jak mi to mówisz i patrzę z perspektywy tych, no już kilkunastu lat, to no, patrzę z przymrużeniem oka. No różne rzeczy można mi było wtedy wcisnąć. Kolega urósł i mi powiedział, że wiesz, tutaj ja puczam. No i to było tak to wystarczający było. Argument dla mnie, żeby po niego sięgnąć. No ale to jest bardzo ciekawe. Co natomiast mówisz. Musimy pamiętać o tym, że niestety dalej często tak jest, że jak komuś rośnie łapa, albo jak ktoś po prostu ma dużą łapę, ja nie mam, także mogę się wypowiadać na ten temat. Wszystko kwestią odniesienia. No tak. Ale często jest tak, że niestety słuchamy przede wszystkim osób, które rzeczywiście gabarytowo no, mają coś do zaprezentowania. Natomiast musimy wiedzieć, że publikacje naukowe no, to jest podstawa, na której powinniśmy bazować. Tutaj mamy zaślepienie, tutaj mamy powtarzalność eksperymentu, tutaj mamy analizę statystyczną, a nie podejście tylko anegdotyczne, jeszcze, na zasadzie nam nie działa. Jeszcze przypomniał mi się taki, kiedyś oglądałem taki film dokumentalny o suplementach diety i właściwie na samym początku istnienia profilu na Facebooku Badamy Suplementy wrzucałem chyba ten urywek z tego co pamiętam, to już było z 2 lata temu, gdzie był przedstawiony taki model właściwie można powiedzieć wprost i reklamował właśnie, nie pamiętam co to, jakiś suplement diety, nie wiem czy to było z kreatyną, najprawdopodobniej jakaś chyba przedtreningówka i prowadzący wywiad mówi: no ale przecież mówiłeś, że ty bierzesz tam jakieś sterydy, a dlaczego reklamujesz to na przykład, wiesz, jako produkt, który pozwoli ci zbudować taką sylwetkę, wiesz, wprowadzając odbiorców w błąd. Tak, ten model powiedział, no ale to też biorę. Wiesz, on w sumie... Tak to często niestety wygląda, no, że... No środki... miał rację, no po prostu nie mówił, że oprócz tego jeszcze coś też bierze, no ale już nasz umysł zrobi swoje, zasugerujemy się tym. Oczywiście. No i oczekujemy określonych efektów, a to, że to idą lata pracy, jakichś dodatkowych wspomagań, to jest zupełnie inna sprawa, no ale jeszcze będąc młodym człowiekiem, mając tam jakieś swoje fascynacje, to właśnie szedłem w tym kierunku, że było mi bardzo łatwo coś wcisnąć, a teraz z perspektywy czasu patrzę na to z pewnym... Chłodnym okiem, tak. No najlepiej jest podejmować decyzje, niektóre decyzje chłodnym okiem, bez nadmiernych emocji. Dobra, ale popłynąłem, bo mi się przypomniały moje czasy wczesnej młodości. Przyjemne wspominki o kreatynie. Tak, fajne, miłe czasy. Kreatyna u większości z nas budzi raczej pozytywne odczucia i tak być powinno. Bądźmy szczerzy, dobry produkt, dobrze udokumentowany naukowo, bezpieczny, bardzo wysoki profil bezpieczeństwa. Tylko pamiętajcie, bierzcie monohydrat. Jeśli monohydrat Wam nie służy, macie jakieś zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, wtedy rozważcie jabłczan, bo wydaje się być lekko delikatniejszy i powodować mniej perturbacji. I co ważne, kreatyna nigdy nie naczczo i wystarczy Wam 5 do 6 gramów dziennie. Nigdy nie naczczo? No raczej niespecjalnie. Mimo tego, że na opakowaniach czasem pojawiają się informacje, że naczczo, to nie ma większego sensu, bo w większości publikacji pojawiają się informacje, że jeżeli są jakieś działania niepożądane po kreatynie, to są zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. A zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego powodowane są błędną porą przyjęcia, czyli przyjmowaniem kreatyny naczczo. Tym bardziej, że kreatyna nie wymaga pustego żołądka, nie wymaga kwaśnego środowiska żołądka. Ona może być spokojnie przyjmowana w trakcie posiłku, do posiłku, między posiłkami, a najlepiej, gdyby była przyjmowana bezpośrednio po treningu. Wtedy ma minimalnie, ale większy wpływ anaboliczny. Okej, jeszcze się spotkałem z taką opinią, teraz mi się przypomniało, że powinniśmy jeszcze więcej wody spożywać, kiedy bierzemy kreatynę. Na dobrą sprawę tak, z tym, że tutaj też nie chodzi o to, że powinniśmy się zapijać jakoś litrami, szczególnie jeżeli nie będziemy stosować już troszeczkę zaprzeszłej fazy nasycenia. Czyli nie będziemy marnować tej kreatyny i stosować 20 gramów dziennie przez tydzień, potem minimalizować spożycie. W tym momencie najpowszechniejszym sposobem przyjmowania kreatyny jest 5 gramów na dobę przez okrągły rok. Możemy w ogóle nie robić jakichkolwiek przerw. I wtedy powinniśmy oczywiście spożywać spore ilości wody, jak to na sportowcu przystało. Natomiast nie trzeba tych ilości windować w jakąś nieskończoność. Okej, super. Bardzo Ci dziękuję. Wyszło krótkie kompendium. Tak, miło było wspomnieć też czasy młodości. I co? Do następnego w takim razie. Do usłyszenia.